Z pewnością słyszałeś o tym, że Biblia wzywa do miłości, ale czy zdawałeś sobie z tego sprawę, że Biblia również wzywa nas do nienawiści? Nasza przygoda z Księgą Apokalipsy przenosi się już do rozdziału drugiego. Tam znajdujemy 7 przesłań do 7 kościołów w Azji Mniejszej. W Efezie, w Smyrnie, w Pergamie, w Tiatyrze, w Sardes, w Filadelfii i w Laodycei. Dzisiaj skupimy się na pierwszym kościele. To jest kościół w Efezie. I zanim jeszcze przejdziemy do samego przesłania, to warto zwrócić na to uwagę, że w zasadzie wszystkie listy skomponowane są w bardzo podobny sposób. Najpierw jest przedstawiony adresat, czyli poszczególny kościół, czy anioł kościoła. Później dowiadujemy się o nadawcy, czyli o Jezusie, który każdemu kościołowi przedstawia się w specyficzny sposób, w taki, aby wyjść naprzeciw tym palącym potrzebom danej wspólnoty. Później jest określony stan danego kościoła, jakby pokazana taka diagnoza. Następnie widzimy pewne ostrzeżenie albo nagane i w końcu dochodzimy do rady. Każdy list kończy się takim wezwaniem, aby słuchać, co Duch mówi do kościołów. Czym charakteryzował się kościół w Efezie? Z drugiego rozdziału i wersetu drugiego, trzeciego dowiadujemy się takich oto rzeczy. Jezus mówi, znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych. I doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. A zatem można zobaczyć, że ten Kościół naprawdę był poświęcony. On cierpiał dla Chrystusa. On nie tolerował jakiejś herezji, fałszu, kłamstwa. Nie tolerował obłudy. Szósty werset mówi również, że na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Spójrzcie, że ten Kościół był zjednoczony z Jezusem nienawiścią. To jest bardzo ciekawe. To, co sobie powiedzieliśmy na samym początku, Biblia nie tylko wzywa nas do miłości, ale wzywa nas również do nienawiści. Zbór w Efezie zjednoczył się w nienawiści z Jezusem. To jest nienawiść do grzechu, to jest nienawiść do zła, do kłamstwa, do tego wszystkiego, co niszczy Królestwo Chrystusa. I Efezjanie, jak dowiadujemy się, byli bardzo gorliwi. Jezus chwali ich za to. Dla przykładu, gdy czytamy o sytuacji w Pergamie albo w Tiatyrze, dowiadujemy się czegoś odwrotnego. Tamte kościoły zaczęły tolerować, a Tiatyra już w pełni wpuszczała zakazalnicę fałszywych nauczycieli. I Jezus ganił takie zachowanie. W Efezie coś takiego nie miało absolutnie racji bytu. Ci chrześcijanie mieli zdrowy duchowy wzrok i nie godzili się na takie rzeczy. Jednak Jezus jedną rzecz ma im za złe. O tym czytamy w wersecie 4. Po wymienieniu tych wszystkich zalet, pozytywów, Jezus mówi, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. To jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że Efes był zjednoczony z Chrystusem w nienawiści, ale nie był z nim jedno w miłości. Gdy czytamy list apostoła Pawła do Efezjan, to tam w pierwszym rozdziale dowiadujemy się w wersecie 15 takich oto rzeczy. Paweł pisał, przeto ja odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. W latach 60. zbór w Efezie był znany z miłości do wszystkich świętych i do Boga. Apostoł Paweł właśnie pisał prawdopodobnie
ten list w latach 60. Apokalipsa była pisana około roku setnego, czyli widzimy 40 lat różnicy. I przez te 40 lat w Efezie zaszły znaczące zmiany, rzutujące na duchowy stan tego kościoła. Wydaje się, że oni w całej tej walce o dobrą sprawę, o prawdę, walcząc z tymi fałszywymi nauczycielami, z tymi hipokrytami, z fałszywymi apostołami, jakby zaczęli być być może podejrzliwi, patrzyli na wszystkich krytycznym okiem i w tym wszystkim, w tej walce, w tej dobrej walce, stracili tą miłość Chrystusową w sercach. I Jezus stara się ich naprowadzić znowu na tą właściwą drogę. On mówi, coś zgubiliście po drodze, coś zostawiliście przez te 40 lat. Musicie wrócić do pierwszej swojej miłości, bo to miłość determinuje nasze czyny. Gdy czytamy werset 5, to tam znajduje się ta rada. Jezus mówi, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. To jest bardzo ciekawe. To znaczy, że brak miłości jest upadkiem. Tak jest to nazwane w wersecie 5. Czyli grzechem. Brak miłości jest grzechem. Nie wiem, czy kiedyś patrzyłeś na to w ten sposób, ale brak miłości jest grzechem, z którego należy pokutować, bo Jezus mówi, upamiętaj się. I to, co sobie powiedzieliśmy, bo to miłość determinuje nasze czyny. Jezus mówi, i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Miłość ma być pierwsza i uczynki mają być takie jak te pierwsze. I jest tutaj jeszcze jedno poważne ostrzeżenie, które Jezus kieruje. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Świecznik, jak dowiadujemy się z rozdziału 1 i z wersetu 20, to symbol Kościoła. Zatem jakby Jezus mówi, ja usunę Kościół, ponieważ to słowo w języku greckim również może znaczyć usunąć. Jezus ostrzega, że jeżeli ten Kościół nie powróci do pierwszej miłości, to nie będzie miał racji bytu. Bo co to za Kościół, który nie kocha? Co to za Kościół, który nie objawia miłości Bożej? Jeżeli ta miłość nie będzie przywrócona, to w oczach Jezusa, z perspektywy Boga, on nie ma racji bytu. Bo z tego powinni być znani uczniowie Jezusa. On kiedyś powiedział, potem poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Efes gdzieś to zgubił. Spójrzcie, jaka to smutna perspektywa, ponieważ wydaje się, że miłość jest tym, co oświecało ludzi dookoła. Z tego Kościół miał być znany. To ta miłość miała jaśnieć dookoła. Natomiast oni to stracili, jakby zgaśli. Pozostawili mrok wokół siebie. To potężne miasto Efes, chociaż byli tam chrześcijanie, było pogrążone w ciemności. Bo ludzie, również ci poganie, nie tyle potrzebowali zobaczyć walczący ze sobą Kościół, kłócący się Kościół, ale potrzebował zobaczyć miłość Chrystusa, bo to jest moc. Jeżeli tego nie było, Jezus mówi, ja nie widzę sensu waszego istnienia. Czy jesteś złączony w nienawiści z Jezusem? Chwała Bogu. Ale czy jesteś złączony razem z Nim również w miłości?